tutaj, jak pan robi. Z drewna, tak? Wszystko jest zrobione z drewna. O, Maksymilian Kolbe. Patrz, mam aniołek. Aniołek jest, to wszystko jest wykonane z drewna. Maryja z Jezuskiem. Patrz, jak Jezus zginął na krzyżu z tymi dziurkami, pamiętasz? Tak. Z łyżdżami. I tutaj pan używa tyle, przepraszam, sorry. No, i tutaj pan używa tyle, zobaczcie ile sprzętu pan używa. Patrzcie. To nie tylko jeden nóż, tu jest wiele rodzajów. Proszę bardzo, to nie wszystko. Od najmniejszego do największego. Jest. Tak to jeszcze nie jest wszystko. Ale pan tak pracuje, żeby to wyglądało tak ładnie. Pan pracuje ciężko. Bardzo dużo godzin pracy. Ciężko. W jakiej cenie? Ten krzyż był prawie 40 godzin robiony. Pomalowanie. Tak, to sporo czasu. A co jest z Maryją i Jezusem? Jeszcze raz. A co jest z tym Maryją i Jezusem? No jest, to jest Jezusek z Maryją. Wyrzeźbiony. A ile? Ile kosztuje właśnie takim? No tak, bo to jest praca ciężka, tak. To jest 20 godzin. To jest, tak, pomalować, to jest drugie, tak. To jest prawie cały dzień. Naprawdę. O. No piękna praca, tak. O. Patrz, jakie miska robią. I miseczki z drewna. Patrz na to! Nie, nie chcę pani zepsuć. O mój Boże, to stało. Nie, pięknie. Wow! Konik stworzony, tak, z drewna. A ile tego godzi? Bo ogólnie jesteśmy na festynie cysterskim. Mamo? Dobrze, Julka, mówię, tak, co? Tak. Na festynie cysterskim. Jak ze starych czasów, średniowiecze. No konik. Kiedyś takie koniki też były z drewna. Tutaj ten pan. Dużo godzin pracy, Niuniu. A tutaj patrzcie. Janusz? Okej. A zobaczcie, tutaj. No, taki. Patrzcie, tu jakie miasteczko jest. No, ale uważaj, żeby nie zapomnieć. Dzień dobry. Myśmy się chcieli bawić. No, idziemy dalej? Tak, więc jesteśmy na festynie cysterskim w Wągrowcu. Dzisiaj akurat nam się udało, a jutro jest Julka, idziemy na imprezę, będziemy te... piwo pić. Jezu, a nie wiem, czy ja mogę pić. Chyba nie każą pić. Nie wiem, a może każą pić. Do powieszenia. A tutaj pan ma do powieszenia takie aniołki. Jakie piękne rzeczy macie. Własnymi rękoma, tak. Własnymi rękoma. Chodźmy do zabawy, ciotka. Ciocia się interesuje. Drogo, ale może kupimy jakąś jesteśmy, bo jesteśmy w Polsce. Z Julką. Rzecz, idzie Julka, idzie Patrunia. Idą chłopaki. Nie, idziemy na żarcie, zaraz będziemy jeść, bo już o jedzeniu usiadł. O Jezu. No idziemy popatrzeć przecież. Zobaczcie, ile tego jeszcze jest, tak? Tu jest gdzieś plac zabaw dla dzieci, ale nie wiem jeszcze gdzie. Miało być plac zabaw. Wiem, że miał być plac zabaw dla dzieci. A gdzie jest ten plac zabaw? No, no to ja sobie pójdę tędy. A kiedyś plac zabaw wyglądały? Chyba tak. Jesteśmy na placu zabaw. To było to stąstwo, co ona patrzyła, jakie to ładne to stąstwo. Co? Jakie to ładne stąstwo zimne. Co takiego? Tak sami stworzyli. Co? To tak sami stworzyli wszystko. Tak. O, tutaj jest. To mąż.
Co ta pani robi, Asia? Wow! To co to jest? Takie kłaki. Tu takie dywaniki pani robi z tego sianka. Ciekawe, wiesz co, ja sobie pójdę. Ja. A tu jest specjalna... Wie pani co? Muszę się... O! Co pani robi teraz? Przepraszam bardzo. Patrzę co... Uważaj, Niuniu. Nie. Chcę się zapytać, co ta pani robi, kochana. Zobaczcie, takie paseczki. Jak to pani robi? Ludzie, kochany, patrzcie, przepraszam. Nie, no ja nie widziałam takiej pracy jak za dawnych czasów, Jurka. Nie, wiesz co, ja muszę popatrzeć, jak ta pani to robi. Krzysiu, ja wiem, bo ze starych czasów masz książek, Krzysto. Tak. I pani tutaj robi takie ładne... Ładne takie z wełny. Opaseczki. A to jest taka maszyna. Nie ciągnę, nie? To jest kołowrotek. Jest kołowrotek. Bo się niś nam rozwinie. Tutaj mamy właśnie nie też chłopaki. Czyli jest to włókno lniane, które następnie jest na kołowrotku przędzione na nić. A nitkę się wykorzystuje właśnie do tkania na krosna. Proszę bardzo. I powstają tkaniny lniane na odzież. Bardzo dziękujemy pani. I życzymy miłego dnia. Ja. Stare rzeczy, bo to są dzisiaj stare... No tak, średniowiecze, jesteśmy w średniowieczu. Proszę bardzo, macie stary... To jest plac zabaw. O, kozunia jest. Można pogłaskać. Kozusia. Cześć, koza. Okrupniczek jest. Ja. Króliczek patrunia jest, Krzysiu. To jest rabit. Ojeju. To nie. Ale tak kiedyś się dzieci bawiły. Można pogłaskać króliczka, kto chce? Chodźcie, pogłaskać króliczka. Patrunia, boisz się? Pogłaskaj króliczka, zobacz. Pogłaskajcie. Tylko raczej tak zębami, to może na te zęby mnie, ale... Pogłaskajcie sobie. A ja też chcę pogłaskać. Ojej, jaki milusi. Ojej, jaki on jest miły. Pogłaskajcie. Dobrze, zaczekaj. Ja właśnie głaszczę królika. Ej, nie wiem, co się odstresujesz, Julka, przy tym. Jezu, jaki fajny to jest. Wiesz, spokojnie. Jezu, moja głowa. Dziecko, nie krzycz. To zostało same stworzone? Tak. A to też. Możecie się bawić. No tutaj proszę bardzo, tak. Proszę, najlepsza zabawka. To nie jest Xbox, to nie PlayStation. To jest najlepsza zabawka, tak. Tak, z drewna. No z drewna, no widzisz, że z drewna. Spuszczam jeszcze raz. Zobacz, jaki to... I to z pięka drzewa słońce zrobi. No. Z pięka drzewa. Patrunia, zaraz... Patrunia! Pati, jak to? Siadaj. No, śmiało. Jak, niewygodne czy wygodne na drzewie? No to co? No to co, Zizia lekka? Dacie radę. Podskok, wyskok. O? Jak nie możecie? Możecie się pobawić. To jest jeden samochodzik tylko? Czy dwa samochodziki są? Gdzie tu kolejka jest samochodzików? No ale to wszystkie dzieci, no to kolejki jakieś są, prawda? Tu macie samochodziki, ale to chyba nie pasuje ten samochodzik. Patrunia, weź sobie samochodzik, no bo to wiesz, to jakoś jest, u nas jest po 5 minut zabawy i 5 minut, gdzie jest Julka, tu. 5 minut się dziecko bawi, no nie wiem, jakoś tak się podzielić troszkę, co? Czasowo. Chłopczyk się bawi, ale to tak troszkę też następne dziecko mogłoby. A ci mamusia jest tego chłopczyka? Tak, może, wie pani co, mogą się tak troszkę tutaj na zmianę pobawić dzieci, no bo to tak mamy tylko jeden samochodzik. Mamo! Mamo! Wow! Aha. No ten jakoś nie pasuje tutaj ten samochód. Mogliby dwa samochodziki zrobić. Nie, jest. Dobra, no. Ktoś tu jedzie?
No. Mamo, chodź do tej kuchni. Mamo. Czekaj. No to chodźcie, bo tu tak jakoś... Wow, garbus. A tu muzeum. No to chodźcie. No idzie. Ej, wózek. Patrz, Krzysiu. Zaraz, po kolei. No idźcie się bawić. A tu taki wóziczek. Jo, ale bajer, patrzcie, stary wózek. A tutaj? Stara kuchnia. No, bawcie się ładnie. Nie no, no stare gary, gotujemy zupę. Kuciaka, żyberka, rybki. Tu się garnek swajczył. Chyba ktoś za długo trzymał na gazie. Chyba. O Jezu. Ale w takich garach gotowali. Ale takich garach gotowali. No to były takie najlepsze, co? Takie stare garnki. O, i tu jakiś stary garneczek. Tutaj. Co to jest? Gotujemy zupę. Przepraszam bardzo, ludzie, mamo. Damian, ugotuj zupkę. Daria, jakąś... Patrunia, ugotuj zupkę jagódkową. A tutaj mamy lampę. Lubi pomidorową. To tak jak ciotka. Ciotka już się przeżarła, będzie tą pomidorową je po wyrwaniu. Już chyba jak przyjadę, to nie będę chciała pomidorowej jeść przez tydzień. Ale będzie jedzonko dobre. Gotujcie. A ty, Krzysiu, to gotujcie, dobra? Co? A to co? Podkowa odzień. Ło, ja cię, jakie żarło mam. To nie pomidorowa jest, jak się cieszę. Jest. Wow. Ale trochę naleciało do nosa. Do nosa mi naleciało. Oj. O, ale zaromiste. Pyszota, dziękuję, kochanie. O Jezu, a Patrunia jak tam idzie? Jak tam, jak... O, ale pachnie jagódkowa zupa. O, ja cię kręcę. Ale będzie jagódkowa zupka. Czekaj, no ja muszę się najeść. Daj się trochę. To jest za mało. To dla mamusi nie zostawia, Matko Święta. Julka, próbuj, matka. Ciotka, wszystko zjesz zaraz. A ty nie chcesz? Wiesz, jaka taka dobra. O Jezu, jakie dobre zupy. O Jezu. Mój brzuch. No właśnie tak próbuję, wiesz, co zajarzyć, co to za maszyna. Ale tu kręcą, kręcą i nie mam pojęcia. No ale nie musisz je za rączki, o cię. A Patrunia się tu bujała? Patrunia, a ty się bujałaś na tych konikach? Patrz, to jest zwierzątka dywan. Co? Gdzie? To jest zwierzątka dywan. A tu możecie się... O Jezu. A tutaj można se pobijać i się pobija. To jest zwierzątka z dywan. O Jezu, to jest dzika. Patrzcie, z góry dzika. Patrzcie, oczy. Nos. Nie będę go dotykać. O Jezu. Jakie to sztywne jest. Jego nos. O Jezu. Ja żyję. O, dzika. To jest skóra dzika. Będzie to długi filmik, ale ten filmik pokazuje u nas latem nasze wydarzenia, które, wiecie, w moim mieście nie jest tak często, nic się nie dzieje w ciągu roku szkolnego, więc trafiliśmy akurat przylatując tutaj na to, że jest okres wakacyjny i dużo się dzieje. Tak, jest festyn właśnie cysterski. To jest taka jakby tematyka średniowiecza. Mamo, to chyba to jest? No tutaj tak chyba się żyje. Łowisz? Łowisz ryby, których nie ma? No tak my zastanawiam się, no właśnie. To chyba musisz złapać tego gościa. Nie, tam jest taki haczyk. To jest ryba, no. To jest do łapania rybek. Patrycja, kolejka. Musicie tutaj... O, ten haczyk tutaj. O, brawo, złapana ryba. Teraz Patrycja. Mam rybę. Patrycja, dawaj, no co ty? Mam rybę.
rybkę złapałeś. A ty dawaj tutaj. Patrunia sobie będzie układać z klocku. Dobra, mogę ja spróbować? O mój Boże, za... ja to jak złapiałam to... Nie, no to nie piłka nożna. A jesteś z piłką nożną tutaj? No nie. Nie, matka, zapomnij. Ale zobacz, można pobudować. No tak się kiedyś dzieci bawiły, no. Co? Jezu, no to się podchodzi. No to dobrze. Kolejka jest, dobra. Is Q? Kolejka jest, tak? Też mogę. Mogliby takie trzy dać młotki, bo tak jeden to tak co, jedno dziecko bija. Kto nie drugi? Ja. Nie wiem, gdzie jest... Ja. Nie, ja. O, pięknie. Ja. O. Ja. Ja. Chyba dziewczynka teraz jest i wy. Kolejka obowiązuje nimna. Nie wiem, dziewczynka. Okej, teraz dziewczynka będzie. Dobra, zobaczymy, ile będziecie mieć siłę. I słoneczko wyszło, bo masz słońce, strój kąpielowy, co ja wiem, jakiś tam wziąłem, jakiś tam... Nie mam jakiś spodenkach. Ja mam taki jakiś, taki, no. Na raz mówię, tak ubrać się, no, wiesz. Dobrze, okej, okay. No to najpierw zrobimy tak, że patrunię najpierw puścimy. Wy jesteście dżentelmeni, trzeba kuzynkę puścić najpierw. Dobra, teraz patrunia będzie, tak. A, bo to trzeba przełożyć, tak? Poczekajcie, bo ja mam musiała... Czekaj, spokojnie, to trzeba patyczki włożyć. Tu, patruni, poczekajcie. No bo tak patyczka nie ma, no to co tu wbijać? O, i zobacz, Jezu, kochany, tu wylatuje. O Jezu, ciotka, co ty robisz? Dobra, już więcej nie wybieram. Dawaj, Patrycja, dawaj, kurde, dawaj, wyżyj się. To się samo spadło. Nie, muszę ci poprawić. No to jakie oszukane trochę, wiesz, cholera. Że to ta dziura... O, czekaj. Patrycja to zablokowała tu. Nie zablokował się nic. No dalej, bijaj tego. A zaczy jest tego. Nie, tak zablokowała. Dobre to jest. Pięknie. A teraz trzeba jakoś dać całą. Czekaj. Ja nie umiem. Jak nie umiesz? Przecież wszystkie biłaś, no. Wszystkie wybiłaś. Dziewczyno. A ty mój mamu. O Kuźma, ciotka już rozpierdzieliła, dobra. Jezu, jakie te mamy poważne są, Jezu. Dawaj, daj, jakie oszustwo. To jest trochę oszukane, dziury są za duże. Tak, trochę dziury są za duże, wlatuje. Wiesz co, oszukane trochę, za duże dziury są. My też wbijamy, ale trochę tutaj nie zgadza się z tym. Oszukane trochę jest. O Jezu, ciocia znowu rozwaliła. O Matko Święta. Dawaj. Ostrożnie. Ostrożnie, Damian, ostrożnie. Damian, tak nie. Damian, tak nie. Musisz tak trzymać. No. Jezu. Dobra. Raczej kotletów w domu nie będziesz robić. O Jezu. Dziękujemy. Wiesz co, jak on tak przysolił. Teraz będzie chłopczyk. Będziesz robić kotlety mami albo nie? Bardzo proszę. Proszę. Nie, Damianuś, naprawdę, ty jak kotleta zrobisz, to jak zaczął wbijać, to się wystraszyła. Nie będzie. Damian, świetnie ci poszło, ale kotlecików nie będziesz robić, dobra? Jezu, a! Jezu, dotkłam jakieś paznokcie. Jezu. A to pazury. Wiesz, zika. Jakie to szorstkie jest. Jezu, a! Jezu, jakie szorstkie.
kupimy coś starych czasów, bo nie można tego... Tak, tutną drzewo. Jest. Moment. Co? Nie, no spokojnie, idziemy zobaczyć. Ja myślałam, że ten plac zabaw trochę większy będzie. No ale to chyba tak miało być. Co, patrunia, zmęczyłeś się?